tutaj właśnie bardzo ciekawy system, jeżeli chodzi o filtrację cieczy. Główny filtr sawny z funkcją sprawdzenia tego drożności tego filtra. Mamy tutaj bardzo wydajny turbofiler. Hard jego domeną jest zbiornik na czystą wodę, 500 litrowy. Bardzo fajne rozłożenie balansu, jeżeli chodzi o ciężar i chodzi o zachowanie też stabilności pracy, 500 litrów. Oś rozsuwana, w tej chwili na ile jest tutaj rozsunięte? 2,25. I to od razu widzieliśmy przy wjazdach, że to jest komfortowy układ i wszystkie tak maszyny macie porozsuwane? No różne w zależności od wielkości. Okay. Mamy też mniejszy opryskiwacz, ale który już jest na... Ale widzimy, że tutaj jest to bardzo dobrze, pasuje do kukurydzy i stabilne. Przy tej wielkości musi być, przy tej szerokości, bo jest stabilny. No. Czyli tutaj jest właśnie ten... oś hamowana, dwuobwodowo, hamulce pneumatyczne, no i nasza nowa belka Delta Force. Tak jak wspomnieliśmy, pierwszy egzemplarz, który dostarczyliśmy tutaj systemem Auto Select. Pneumatyczne rozłączanie rozpylaczy w zależności od potrzeb. Z przodu rozpylacz płaskostrumieniowy, z tyłu rozpylacz inżektorowy, mini drift duo z podwójnym kątem. Również jest tutaj bardzo fajna opcja pracy w automacie i zwiększenia wydajności pracy takiej maszyny. Co sądzisz o stabilizacji belki, Marcin? Nie ma na razie co zarzucić. No. Się rozłoży to jak... Zaraz sobie zobaczymy tutaj w pokazie tym polowym. Natomiast bardzo duży tutaj nakład sił był ze strony inżynierów dla stabilizacji pionowej i dla stabilizacji poziomu. To jest bardzo ważne, żeby belka nam nie uciekała i żeby nie robiła podwójnych zabiegów w jednym miejscu, a w drugim w ogóle będzie było opryskiem. Do pracy w nocy, podświetlenie LED-owe. Super widać. Efektowne i bardzo, że tak powiem, sprawne dla nocnych zabiegów. System tutaj jest zastosowany autoslant, czyli tak. Dwuczujnikowy. Wystarczy, tak. Jeżeli chodzi o te wasze konfiguracje pól, bo jesteśmy. Mamy tereny tutaj płaskie. Tak. W województwie łódzkim jesteśmy na Mazowszu, tak naprawdę, gdzie to jest przewaga pól płaskich. I dwuczujnikowy system autoslant doskonale tutaj zdaje egzamin. Maszyna jest wyposażona w system ISOBAS, czyli wewnątrz kabiny mamy elektronikę HC9600 dotykową z 12-calowym wyświetlaczem, systemem Auto Section Control, systemem Auto Select i systemem Auto Slant. Także jest to bardzo komfortowe rozwiązanie dla operatora i dla precyzji pracy. Możemy takie maszyny dostarczać z dyszlem dolnym, tutaj jest zastosowany dyszel górny. Jeszcze jest taka sugestia ze strony pana Zbigniewa, że będzie tutaj zaczep kulowy. Kulowy, także oczywiście. Będziemy zmieniać ten zaczep na kulowy. Bardziej stabilny jest, nie ma tych ruchów szarpaniowych. Panie Zbigniewie i panie Marcinie, jaką wielkość gospodarstwa w tej chwili uprawiacie? No ponad 160 hektarów. Jeżeli chodzi o działalność firmy Usługi Rolnicze, na ilu hektarach ta maszyna będzie pracowała? To znaczy, no docelowo jest około 3000 hektarów, chodzi o opryski. Jeżeli chodzi o opryski. Jeżeli chodzi, panie Marcinie, jakby pan powiedział coś na temat maszyny, którą wybraliście, jaka wielkość zbiornika belka? Belka 24 metry, 4000 litrów nawigator. Rozpylacze dwupoziomowe. Auto Select, system tutaj jest zastosowany.
Generalnie jest to pierwsza maszyna w Polsce sprzedana z systemem AutoSelect. Także to jest system, który nam pozwala z poziomu kabiny ciągnika wybrać automatycznie wielkość kropli, jak również też zwiększyć wydajność pracy z poziomu kabiny ciągnika. Co skłoniło do tego, żeby ta inwestycja była przy zakupie opryskiwacza? Tu chodzi o zmniejszenie może środków finansowych, chodzi o nakładzie na nawożenie, no bo jednak jest drogi ten środek, chodzi o chemię czy nawozy. Także no, więcej używamy już teraz przez dokarmianie dolistne. No i także inwestycja poszła w tym celu. Jestem akurat tutaj zadowolony, że udało nam się to sfinalizować. Dlaczego to był Hardy? No powiem tak, że no, jeździliśmy, oglądaliśmy różne maszyny. Przeważnie na targach najczęściej się spotykamy. I po prostu no, wykonanie, jakość. I także no, byliśmy też i w fabryce, no, widzieliśmy jak to robione jest. Wybraliśmy właśnie też tą belkę Delta Force. No, jest porządną belką wzmocnioną, no, a to różnie u opryskiwaczy bywa. Jeżeli chodzi o prace, które są przewidziane do tego opryskiwacza, to jakie uprawy macie w gospodarstwie? Kukurydza, rzepak, pszenica. A jeżeli chodzi o usługi? A to już równie podobne. I roślinne, no, ale warzyw to raczej nie, tylko chodzi o kukurydza, pszenica, rzepak. Czy wcześniej już też tutaj w gospodarstwie stosowaliście systemy precyzyjnego rolnictwa GPS w innych maszynach, czy to jest taka pierwsza maszyna, która być może zapoczątkuje właśnie precyzyjne rolnictwo? To znaczy pierwsza maszyna. Pierwsza maszyna, która jest z GPS-em, także no, powinno zdać egzamin. Zresztą tak jak już robiliśmy, jest precyzyjną maszyną, nie ma nakładek. Automatycznie wyłączają się końcówki, które nakładają się opryski, także nie ma po prostu nadużyć wydajności